Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Gdybym chciała, żeby brzmiało to dramatycznie, to powiedziałabym, dzisiaj będzie kilka słów o tym, jak prawie umarłam, ale nie chcę, żeby to tak brzmiało, więc po prostu zapraszam. Wczoraj, chociaż kiedy Wy to oglądacie, to nie jest to wczoraj, ale chodzi o to, że nagrywam to dosyć świeżo. Byłam na spacerze i na skrzyżowaniu dosyć ruchliwych ulic w Warszawie zderzyły się dwa samochody. Ja szłam sobie chodnikiem i usłyszałam tylko za sobą to uderzenie i to, że jeden z tych samochodów leci prosto na mnie, to znaczy prosto na chodnik. Zdążyłam odskoczyć, samochód zatrzymał się bardzo blisko mnie. Poszłam zobaczyć, czy nikomu nic się nie stało. Swoją drogą proszę, nie bądźcie obojętni. I druga rzecz, pamiętajcie, że kodeks drogowy na drodze staje się kodeksem moralnym i to jest bardzo ważne, żebyśmy przestrzegali przepisów ruchu drogowego serio i mówię to jako kierowca. Ale nie o tym, tylko o tym, że kiedy już ta sytuacja okazała się nie być tak bardzo groźna, a ja wróciłam do domu, to zaczęłam się zastanawiać. Co by było, gdyby mnie odskoczyła i co by było, gdyby ten samochód nie zatrzymał się tam, gdzie się zatrzymał. I pomyślałam o tym, że to wspaniale, że jestem w stanie łaski uświęcającej, że byłam tego dnia u komunii, więc po prostu idealna sytuacja. Ale zaczęłam myśleć trochę o czymś innym. Myśleć o tym, że w perspektywie eschatologii, w perspektywie wieczności, to, z czym ja się dzisiaj zmagam, nie ma żadnego znaczenia. To jest takie nic, takie małe źdźbło, takie ziarenko piasku, taki pył, nic istotnego. Bo rzeczywiście jest tak, że przeżywam teraz dosyć trudny okres, że mój krzyż mnie mocno uwiera, że już miałam nadzieję, że jest inny, a jednak nie jest inny, że z tym walczę, że się zmagam, że się spieram z Bogiem, ze sobą. No, że jestem w drodze, delikatnie rzecz ujmując, i że różne rzeczy, z którymi myślałam, że już sobie radzę, okazało się, że sobie z nimi nie radzę i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się tutaj jakoś przesadnie z tym uzewnętrzniać. Natomiast jest mi nie najłatwiej. I to wydarzenie pozwoliło mi spojrzeć na moją sytuację trochę z lotu ptaka. Trochę pomyśleć o tym, że jeśli złapię dystans, jeśli złapię inną perspektywę, to oczywiście stan, w którym jestem, się nie zmieni. To, co mnie boli, się nie zmieni. To, z czym jest mi trudno, nagle w magiczny sposób się nie rozwiązuje, ale staje się inne w przeżywaniu. I że z perspektywy krzyża nie widać krzyża. To jest trochę to, o czym już Wam mówiłam. I że czasami potrzebujemy na to pozwolić, potrzebujemy zobaczyć, że cel jest gdzieś indziej. Nawet jeśli dziś jest mi trudno, to minie. To jest tylko jakiś etap. I być może jest tak, że ja potrzebuję się złapać tej nadziei, że tak, to minie, że tak przejdę przez to, że tak jest to tylko kolejne doświadczenie, z którym i w którym Pan Bóg mnie przeprowadzi. Ale może i Wy potrzebujecie tego usłyszeć. Potrzebujecie spojrzeć z dystansu na to, czego doświadczacie, na to, co przeżywacie. Nie wiem, czy tak jest, ale ja na żaden inny morał chwilowo się chyba nie zdobędę. I prawdą jest to, że nie znamy dnia ani godziny i to jest dobra nowina. Warto czuwać, warto wiedzieć, że to, że jesteśmy tu na ziemi, to jest tylko pielgrzymka w drodze do domu. I nie wiemy, kiedy do tego domu dojdziemy, nie wiemy, jak to się stanie, ale piękne jest to, że możemy w tej drodze być i obyśmy byli gotowi, kiedy to się wydarzy, bo któraś z tych godzin będzie naszą ostatnią. I oby to była piękna godzina, i obyśmy umierali szczęśliwi, obyśmy odchodzili w pokoju, obyśmy odchodzili przekonani, że przylgnęliśmy już do Chrystusa, który jest zwycięski, nawet jeśli dzisiaj nasz krzyż sprawia, że ciężko jest w to uwierzyć i że są to słowa, które może mówimy trochę po to, żeby jeszcze raz w nie uwierzyć. Miejcie dobry tydzień. Trzymajcie się. Ja pamiętam o Was w modlitwie. O nią też proszę. I do zobaczenia. Cześć!